Punkt, wieczorne rozmowy Telewizji Republika. Katarzyna Głuska, witam Państwa bardzo serdecznie, a rozpoczynamy dzisiaj od rozmów z politykami. Już w tej chwili mamy połączenie z panią poseł Agnieszką Wojciechowską, van Heukelom. Witam bardzo serdecznie. Pani poseł jest posłanką Prawa i Sprawiedliwości. Za chwilę, mam nadzieję, połączymy się z panem posłem Arturem Łąckim z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej, ale my już rozmawiamy. Pani poseł, dzisiaj portal niezależna.pl podał informację, opierając się na swoich źródłach w Sądzie Najwyższym, iż sędziowie Sądu Najwyższego, ci, którzy właśnie sprawdzają poprawność zarówno wyborów, jak i referendum, mają poważne wątpliwości co do samego referendum. Ogromna liczba skarg i zdaje się zasadność tych skarg powodują, że na poważnie rozważane jest nieuznanie tego referendum za prawidłowo przeprowadzone. Jednym słowem, powtórzenie go. Jak pani poseł, czy pani poseł jest zdziwiona tymi informacjami, zaskoczona? Znaczy, ja w ogóle nie jestem zdziwiona tymi informacjami, a co więcej, sama składałam skargę już w dniu wyborów, kiedy zostałam poinformowana przez wyborców, że takie sytuacje mają miejsce. Napisałam oficjalnego maila do Państwowej Komisji Wyborczej. No i dostałam po paru godzinach odpowiedź, że ta sprawa zostanie przekazana dalej. Także rozumiem, że po prostu takich skarg było znacznie więcej. To były sytuacje po prostu nagminne, tak jakby się wszyscy umówili, że takie pytania będą zadawać. Jestem tym o tyle zdumiona, że wielokrotnie też zajmowałam się kontrolą wyborów jako społeczniczka. I przez kilka kolejnych wyborów organizowałam całe akcje związane z mężami zaufania, właśnie z taką społeczną kontrolą wyborów. I nigdy nie było takiej sytuacji, żeby ktokolwiek się tak zachowywał w komisjach wyborczych. Także po prostu ja byłam tym bardzo oburzona i ja bym raczej oczekiwała tego, że to referendum będzie powtórzone. Tym bardziej, że dotyczyło ono bardzo ważnych spraw. A tak naprawdę takie pytania, które zadawali członkowie komisji, były dla wyborców bardzo konfundujące, bo po prostu nie wiedzieli, czy faktycznie mają do czynienia z jakąś możliwością wyboru kart. Tymczasem prawo wygląda tak, że powinna komisja wręczyć wszystkie karty i ewentualnie wyborca decyduje, w jaki sposób głosuje. Pani poseł, no właśnie, ponad 2000 tych skarg, jeżeli chodzi o samo referendum, w tej chwili taką liczbą skarg Sąd Najwyższy się zajmuje. No tu oczywiście pojawia się takie, no chyba też zrozumiałe bardzo pytanie o możliwość uzyskania frekwencji. To referendum towarzyszyło wyborom i to wyborom z rekordową frekwencją. Do tej pory referenda, które w Polsce się odbyły, no, był poważny problem z tym, żeby uzyskać, ja mówię teraz o różnych referendach, bo przecież też referenda lokalne się odbywały, żeby uzyskać tę odpowiednią frekwencję. Tak to jest z referendum, że z jednej strony no, są jakieś konkretne wskazania wyborców, ale też i odpowiedni udział wyborców musi być w tym referendum, żeby ono w ogóle było potraktowane jako wiążące. Czy zdaniem pani poseł tutaj no, jednak będzie problem właśnie z frekwencją? Może być przynajmniej problem z frekwencją. To znaczy, może być problem z frekwencją, ale to jest też związane z kwestią samych wyborów, które mamy za sobą. Otóż ja, pomimo że jestem osobą wybraną w tych wyborach, uważam, że te wybory mogłyby zostać podważone, chociażby też dlatego, że zgodnie z kodeksem wyborczym po godzinie 21 w lokalach wyborczych mogą się znajdować tylko osoby, które do tych lokali weszły przed godziną 21. Natomiast mieliśmy do czynienia z jakimiś kosmicznymi kolejkami i mówię o tym dlatego, że chcę zauważyć, że ta frekwencja, ta gigantyczna frekwencja mogła być związana też z pewnym jakimś takim planem logistycznym, bo zwróćmy uwagę, w jakich komisjach też się pojawiało raptem tyle osób, które stały do prawie środka nocy, czy do prawie nad ranem głosowały. Tak? Także to jest sytuacja, która się nie powinna zdarzyć. Dlatego też trudno jest odpowiedzieć na pytanie pani redaktor, jak mogłoby być w tej chwili z frekwencją. Ja myślę, że chociażby po tych paru dniach, które już minęły od wyborów i po tym, co się dzieje,
Myślę, że coraz więcej wyborców zaczyna być świadomymi tej sytuacji i miałabym nadzieję, że jednak ta frekwencja byłaby wystarczająca. Dobrze, to przejdźmy w takim razie do tego, co dzieje się w Sejmie. Cały czas czekamy na połączenie z panem posłem Arturem Łąckim. Miejmy nadzieję, ja mam przynajmniej taką nadzieję, że to połączenie dojdzie do skutku. No, można powiedzieć, że Sejm jest dopiero w pozycji startowej, bo odbywają się głosowania, które są głosowaniami konstruującymi całą tą maszynerię parlamentarną, czyli wszystkie komisje i tam oczywiście funkcje przewodniczących komisji i tak dalej. To wiemy, no, chociażby dzisiaj Sejm się tym zajmował. Jak pani poseł, no, też pierwszy raz obserwując to z wewnątrz, a nie będąc obserwatorem zewnętrznym, patrzy na ten klimat, który jest w tej kadencji Sejmu? Znaczy, klimat jest absolutnie nie do zniesienia. Chęć odwetu i chęć zemsty jest wyczuwalna, można powiedzieć, w każdym geście koalicji, którą ja sobie pozwolę nazwać koalicją ośmiu gwiazdek, ponieważ właśnie jakby w kontrze do koalicji polskich spraw, którą zaproponował premier Mateusz Morawiecki, mamy tutaj taką bardziej koalicję ośmiu gwiazdek. Bo to, co łączy tych koalicjantów przede wszystkim, to jest właśnie ta chęć odwetu, chęć zemsty i chęć ukarania PiS. Doświadczyłam tego przed chwilą chociażby jako osoba wybrana do Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Dzisiaj nie udało nam się na obradach w ogóle poddać pod dyskusję uchwały przygotowanej przez Prawo i Sprawiedliwość związanej z tym, co jest w tej chwili procedowane w Strasburgu, czyli z tymi wszystkimi kwestiami zmian w traktatach i zmian sposobu głosowania z jednomyślności na większość, z tym wszystkim, o czym w tej chwili właściwie alarmujemy opinię publiczną, w ogóle nie dopuszczono do tego, żeby ta uchwała była procedowana. Słusznie zresztą pan minister, pan marszałek Macierewicz nazwał to zdradą stanu, bo to jest zdrada stanu, ale szczerze mówiąc liczyliśmy wespół z posłami, którzy są ze mną, z kolegami, koleżankami w tej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Liczyliśmy na to, że być może na tej komisji uda nam się chociażby rozpocząć jakiś proces, nie wiem, wyrażenia. No w gruncie rzeczy ja wejdę w słowo, pan marszałek Hołownia to zapowiadał dzisiaj z mównicy sejmowej. Znaczy, marszałek Hołownia to zapowiadał, ale jak marszałek Hołownia mówi, to tylko mówi. Otóż marszałek Hołownia prowadził tę komisję dzisiaj, no bo dopiero musieliśmy wybrać przewodniczącego i jego zastępców, wiceprzewodniczących. I proszę sobie wyobrazić, że zrobiono to tak sprytnie, że weszliśmy do pomieszczenia, gdzie odbywała się komisja. Przeprowadziliśmy głosowanie przewodniczącego tej komisji, został mi pan Kobosko, kolega partyjny pana marszałka, tak? I w momencie, kiedy przegłosowaliśmy również jakby en bloc wiceprzewodniczących tej komisji, zostawiając wakat dla kandydata Prawa i Sprawiedliwości na naszą prośbę, było to głosowane łącznie, więc taki wakat został. Natychmiast zostało zakończone posiedzenie i w ogóle nawet nie mieliśmy szansy się odezwać. Czyli widać już, w jaki sposób to będzie procedowane. To jest po prostu z mojego punktu widzenia, jako osoby, która od dawna interesuje się polityką, jako społecznika, jako Polki. Naprawdę to jest dla mnie nie do pojęcia, że można w taki sposób przechodzić do porządku dziennego nad sprawami ważnymi, pomijając je jakby i nie rozumiejąc, że przecież jutro o godzinie 12 będzie tam ta sprawa dyskutowana na salonach europejskich. No dobrze, ale jak pani poseł to odczytuje? Bo z jednej strony jest rzeczywiście sytuacja, którą przed chwilą pani poseł opisała i też ją dzisiaj widzieliśmy, ci, którzy oglądali posiedzenia Sejmu na sali plenarnej, że jakby nie było woli większości, żeby się tą sprawą zająć, no ale równocześnie też dzisiaj pan europoseł Andrzej Halicki zapowiedział, że europosłowie Platformy Obywatelskiej będą głosować przeciwko tym zmianom traktatowym. To znaczy inaczej, nie poprą tych zmian traktatowych. No w mojej ocenie Donald Tusk się troszeczkę wystraszył. O, jest z nami, ponieważ... przepraszam, bo widzimy, ja już widzę i myślę, że wszyscy widzą pana posła Artura Łąckiego z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Witamy, panie pośle, bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę, że pan do nas dołączył. Rozumiem, że dzisiaj dzień bardzo dynamiczny, więc stąd to opóźnienie. Za chwilę oddam panu posłowi głos. Pani poseł Wojciechowska-Fan
Heukelom kończy teraz wypowiedź. Chciałam dokończyć. Właśnie w mojej ocenie Donald Tusk się troszeczkę przestraszył, ponieważ no, ta sprawa jest już teraz mocno dyskutowana wszędzie i myślę, że być może w jakiś sposób wpłynie na swoich europarlamentarzystów, żeby w tej sprawie wstrzymali się na przykład od głosu, co nie zmienia faktu, że nam dzisiaj jako polskiemu Sejmowi uniemożliwiono wyrażenie stanowiska w tej sprawie, podjęcie jakiejś uchwały, w ogóle omówienia tej uchwały. Również uniemożliwiono nam to na tej komisji, czyli wbrew temu, co zapowiadał marszałek Hołownia, ta sprawa nie ma jeszcze nadanego biegu, chociaż czas nas goni, bo tak jak mówię, jutro ta sprawa będzie dyskutowana w europejskich salonach. No, ona jutro będzie nawet miała głosowanie. Tak, będzie, kolejny etap zatwierdzania i można powiedzieć, że przejdzie na poziom już wyższy. Panie pośle, zwracam się do pana posła Artura Łąckiego, bo my zaczęłyśmy rozmowę od informacji z Sądu Najwyższego, że sędziowie, którzy badają, to zresztą naturalna procedura przewidziana w polskim prawie, nic nadzwyczajnego, no, prawidłowość przeprowadzenia wyborów i referendum tym razem w Polsce, mają poważne wątpliwości co do prawidłowości przeprowadzenia referendum i istnieje w tej chwili duże prawdopodobieństwo, że nie uznają, iż referendum zostało przeprowadzone w sposób prawidłowy, a co oczywiście skutkuje jego powtórzeniem. Jak, czy pan poseł jest zaskoczony tymi informacjami? Tak. Jestem bardzo zaskoczony tymi informacjami, bo nie wiem, dlaczego to referendum miałoby być powtarzane, bo w ten sposób to będziemy zawsze powtarzali jakieś głosowanie. Zresztą pani marszałek Witek była mistrzynią w tej sprawie. Jeśli się przegrywa w głosowania, to się je powtarza i wygląda na to, że będą próbujecie państwo zrobić to z referendum. Nie wiem po co. Cały czas powtarzam, że pytania były tak postawione, że żaden Polak inaczej by na te pytanie nie odpowiedział, tylko 4 razy czy tam 5 razy nie. Więc każdy to wie, no, ale ludzie wiedzieli o tym, że są tak infantylnie zrobione te pytania, tak tendencyjnie postawione i dlatego tylko tyle osób poszło. Przecież nikt nie będzie... Tylko tyle, panie pośle, jednak dużo. Biorąc pod uwagę doświadczenia referendalne w Polsce, to ja bym nie... Mówiąc tylko tyle, miałem na myśli, że poszło tyle osób, że referendum nie jest ważne. No więc szanujmy się trochę i Polaków, i swój czas, i swoje pieniądze i nie powtarzajmy czegoś, co już raz zostało wykonane. No ale oczywiście sądy są niezawisłe. Sądy mają prawo, mam nadzieję, że są niezawisłe. Sądy mają prawo wydawać takie wyroki. Zobaczymy, jaka będzie historia dalsza tego. Ale to tak, żeby zakończyć tę sprawę, no bo pani poseł już się na ten temat wypowiadała, jeżeli taka będzie decyzja Sądu Najwyższego, a tak jak mówię, no na razie takie sygnały nieoficjalne płyną z tej instytucji, to czy państwo zaakceptują ten werdykt Sądu Najwyższego? Pytam państwo, Platforma Obywatelska, ewentualnie nowy rząd złożony z dzisiejszych partii opozycyjnych, no bo państwo nieraz kwestionowali status sędziów. No i oczywiście pytanie, czy państwo na przykład nie uznają, że to nie są sędziowie i wobec tego nie będzie nikt respektował wyroku tych sędziów. Ale panie redaktor, jaki może być wyrok? No to załóżmy, że faktycznie ci sędziowie, które o tym mówią, stwierdzą, że według nich referendum było nieważne, bo coś tam się stało. No to co? No i stwierdzą, że było nieważne. No przecież nie mają mocy nakazać państwu, rządowi powtórzenia referendum. Ja jestem przekonany, że my takiego referendum, nawet jeśli taki wyrok zapadnie, nie będziemy powtarzali, bo nie ma sensu powtarzać takiego referendum. Znaczy, no panie pośle, to muszę pana tutaj wyprowadzić z błędu. To dokładnie oznacza. To znaczy, jeżeli coś jest nieważne, a miało zostać przeprowadzone, to czy to by były wybory, czy referendum, musi być powtórzone. To dokładnie to oznacza. Dlatego stąd moje pytanie. Ja mam nadzieję, że jednak do tej sytuacji nie dojdzie, że to są tylko jakieś pogłoski. Zobaczymy, jaki sąd wyda werdykt w tej sprawie i wtedy będziemy o tym na ten temat rozmawiać. Ja myślę, że sędziowie jednak pójdą po rozum do głowy i dogłębnie tą sprawę zbadają i okaże się, że jednak nawet jeśli były jakieś nieprawidłowości, to są to one tak znikome, że nie miały wpływu na przebieg referendum.
Jak będzie, to zobaczymy. Jeszcze kilka ładnych tygodni przed nami oczekiwania. Sędziowie mają, Sąd Najwyższy ma czas określony na badanie tych spraw, a wiemy, że tych spraw jest bardzo dużo, bo tych skarg na samo referendum zdaje się ponad 2000 wpłynęło. Szanowni Państwo, to cytat i prośba o skomentowanie tego cytatu. To cytat z wypowiedzi europosła pana Marka Belki, europosła teoretycznie lewicy, ale ponieważ była to wspólna lista wtedy, więc no, była to wspólna lista również z Platformą Obywatelską, Polskim Stronnictwem Ludowym. Pan poseł, mówiąc o zmianach traktatowych, które są w tej chwili dyskutowane, jutro będą głosowane na forum Parlamentu Europejskiego, powiedział: zacieśnienie integracji europejskiej, bo to właśnie w tym kierunku, a takie byłyby konsekwencje ewentualnych zmian traktatowych. Uczyni gangrenę polityczną w stylu Polski Kaczyńskiego czy Węgier Orbana mniej prawdopodobną. Ja rozumiem, że można być zwolennikiem integracji, choć akurat każdy, myślę, kto zapoznał się z tymi zmianami traktatowymi, a ja bardzo gorąco do tego zachęcam, wie, że to jest coś innego niż pogłębienie integracji. To jest po prostu stworzenie zupełnie nowego organizmu politycznego w Europie. No ale ja przyznam szczerze, że jestem zdziwiona, że celem tych działań jest to, żeby zmienić poglądy no, w Polsce prawie 8 milionów wyborców. Nie wiem, ilu tam wyborców jest na Węgrzech pana premiera Viktora Orbana. Węgry to mniejszy kraj, więc proporcjonalnie mniej. Ale jak się państwu podobają tego typu wypowiedzi, pani poseł? No to pokazuje, jak rozumieją demokrację koalicjanci spod hasła 8 gwiazdek. No przecież to jest w ogóle żenujące. Jeżeli ktokolwiek mówi, że jakakolwiek grupa społeczna, która ma swoją reprezentację i to liczną w parlamencie, czy wśród w ogóle w społeczeństwie, tak, może być ignorowana, będziemy z tym walczyć, traktujemy to jak gangrenę, zdarzają się wypowiedzi typu usuniemy tego pisowskiego raka i tak dalej. Słyszeliśmy już o dożywnaniu watach i wszelkich innych takich epitetach. No tak naprawdę to jest po prostu upadek w mojej ocenie parlamentaryzmu. W tym wypadku pan Marek Belka się w ogóle nie popisał. Zdziwiona nie jestem, ponieważ już w momencie, kiedy właśnie pod płaszczykiem Koalicji Obywatelskiej na salony europejskie zostali wprowadzeni byli komuniści, to tak naprawdę mnie takie wypowiedzi nie dziwią. Natomiast dziwi mnie, że ktokolwiek inteligentny może zakładać, że chodzi tu o jakąkolwiek integrację. To nie ma nic wspólnego z integracją, to ma wiele wspólnego z dominacją, to ma wiele wspólnego właściwie z ograniczeniem suwerenności poszczególnych państw i mówię o tym stanowczo dlatego, że sama mam doświadczenia w pracy w Brukseli. Byłam na etapie akcesji koordynatorem naszej polskiej delegacji w Komitecie Regionów w Brukseli. Mam spore pojęcie o tym, co tam się dzieje i powiem tak. Dla mnie ktoś, kto mówi, że ten problem należy bagatelizować i że problemu nie ma, właśnie, że my dzisiaj jako polski Sejm nie podejmujemy żadnych uchwał i stanowisk w tej sprawie, to jest dowód na to, że naprawdę ludzie, którzy zostali wybrani do parlamentu, czy polskiego, czy europejskiego, w ogóle pojęcia nie mają o tym, co tam powinni robić. Ich podstawowym obowiązkiem zarówno pana Belki, jak i naszym polskich posłów jest obrona suwerenności Polski. W zeszłym tygodniu przyrzekaliśmy, że będziemy stać na straży suwerenności Polski, a tymczasem widzimy coś zupełnie innego. Panie pośle, pan poseł, zwracam się do pana posła Artura Łąckiego z Platformy Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej. Jak się panu podobają tego typu wypowiedzi? Redaktor, ja zawsze uważałem, że nikt nie może lekceważyć żadnych wyborców, żadnych Polaków. Polacy są równi wobec prawa i równi, no po prostu są równi, czy oni głosują na PiS, czy Platformę Obywatelską, czy Lewicę. Są takimi samymi Polakami, Polkami jak wszyscy i należy im się szacunek i trzeba też szanować ich poglądy polityczne. Problem polega na tym, że PiS przez te 8 lat skłócił Polaków, po prostu wykorzystywał mechanizmy propagandy do tego, żeby szczuć jednych na drugich. I to jest największa wina PiS-u. I myślę, że przez to przegrali te, głównie przez to przegrali te wybory, że taki był werdykt tych właśnie wyborców, którzy nigdy nie chodzili na wybory, a poszli tym razem na wybory, żeby dać czerwoną kartkę i wyautować PiS. Myślę, że to i to powinni zrozumieć panie i panowie z PiS-u.
Ale dziwię się, że pani posłance wygląda na to, jakby dzisiaj nie była w Sejmie. Nie, my pani poseł wcale nie lekceważymy tego. To jest, myślę, że jedna z najważniejszych spraw, która się teraz będzie toczyła w Sejmie, czyli te zmiany, czy projekty zmian w traktatach europejskich. Tylko przez 8 lat państwo zapomnieliście o procedurze. Przez 8 lat zapomnieliście państwo o regulaminie Sejmu. Przez 8 lat naginaliście to wszystko i robiliście tak, jak chcieliście. Dzisiaj pan marszałek Hołownia jasno powiedział, że numer druku będzie. Nie? Że wybieramy dzisiaj Komisję do Spraw Unii Europejskiej, że jutro ten projekt wpłynie do komisji i komisja natychmiast zacznie go procedować. Czyli panie pośle. Nad nim, ja skończę pani poseł, naprawdę dwa zdania. Zacznie nad nim rozmawiać, zaprosi fachowców z każdej strony, ekspertów z każdej strony i tych od państwa i tych z innej, część społeczną zaprosi. Będzie tak procedowany ten projekt, jak powinno być, jak zawsze było. Ale nie, to już nie będzie sensu procedować, panie pośle. Żadnego, bo już będzie wszystkie decyzje będą podjęte. Jedno zdanie i już przepraszam. Będzie sens, dlatego że to, co jutro przegłosuje Parlament Europejski, to nie jest jeszcze zmiana traktatów. To dopiero muszą się zebrać państwa i jednogłośnie te traktaty przegłosować. To dla nas będzie robione, żebyśmy my jako Polacy, my jako... Nie, ale ja rozumiem, natomiast ja mówię, że nie będzie sensu już rozmawiać na temat tej uchwały, bo ona się odnosi do jutrzejszego głosowania. Ona się nie odnosi do tego, co będą mówili za jakiś czas przedstawiciele państw członkowskich, tylko ona jest apelem do europosłów z Parlamentu Europejskiego, więc tu już nie będzie sensu tego dyskutować. Niech pani zrozumie, to co podejmie, europosłowie nie są organem, który ma możliwość zmiany traktatów europejskich. No dobrze, panie o tym wiedzą. To nie oni to robią. To, że taką uchwałę podejmują, owszem, proszę, podejmują, tylko że tą uchwałę, czy te zmiany będą musiały procedować parlamenty krajowe, prawda? One się na to zgodzić i jednogłośnie będzie musiała zostać podjęta decyzja, prawda? Więc myślę, że jednak to, o czym mówił pan marszałek Hołownia i to, co ja teraz mówię, jest lepszym sposobem niż natychmiast rozmawiać, natychmiast nie wiadomo na podstawie opinii tylko pana Welsenka czy innych parlamentarzystów pisowskich podejmować decyzję. Nie. Procedura, wracamy do normalnej procedury w tym Sejmie, czyli komisja, szerokie dyskusje, społeczne konsultacje, wysłuchanie specjalistów z każdej strony, podjęcie decyzji, ogłoszenie dla parlamentarzystów. Ale o jakiej normalnej procedurze pan poseł mówi? Przepraszam bardzo, przyjechaliśmy na dwudniowe posiedzenie. Dzisiaj obradowaliśmy godzinę, jutro mamy obradować godzinę. To jest naprawdę żenada. To jest nawet nie w porządku względem podatników, którzy opłacają naszą pracę, bo my tu przyjeżdżamy do pracy i okazuje się, że właściwie od czasu jak rządzi marszałek Hołownia naszym Sejmem Polskim, mamy wakacje, no bo przyjeżdżamy, jest godzina pracy. Chcieliśmy dzisiaj na komisji, jestem członkiem Komisji do Spraw Unii Europejskiej, chcieliśmy również właśnie rozmawiać o tej uchwale. Niestety pan marszałek zamknął, bo to on prowadził obrady dzisiejszej komisji, zamknął natychmiast posiedzenie po tym, jak wybraliśmy przewodniczącego i wiceprzewodniczących. A jutro jest to ważne głosowanie w Strasburgu. Jak można mówić o normalności i otrzymaniu się regulaminu? My jesteśmy, panie pośle, od tego, żeby stać na straży polskich spraw, a nie zadowalać jakichś europejskich przywódców naszą podległością. Niech pani już tak nie opowiada, bo straszycie tą Unią Europejską Polaków już od paru lat. Proszę pana, ja mieszkałam wystarczająco długo w Unii, żeby rozumieć, o czym mówię. Ja rozumiem, tylko że kampania się już skończyła, więc można przestać straszyć Polaków. Pani dobrze o tym wie i też pewnie powinna pani to mówić swoim wyborcom, że nie mamy wyboru. Albo będziemy w Unii Europejskiej, albo będziemy w jakimś zbirze, czyli w Unii, którą będzie tworzyła Rosja. I to jest... Ale nikt nie mówi o niebyciu w Unii Europejskiej. My jesteśmy jak najbardziej za obecnością w Unii Europejskiej, ale w Unii Europejskiej równoprawnych państw, tak jak było założenie Unii Europejskiej od początku, a nie w jakiejś hybrydzie zdominowanej przez Niemcy i Francję, tak? Pani poseł, dobrze pani mówi, tylko trzeba było przez 8 lat próbować zawiązywać sojusze, mieć możliwość koalicyjną i budować swoją potęgę w Unii Europejskiej. Wy niestety nie zrobiliście tego, bo nie potrafiliście. Nie mieliście żadnych sojuszy, nie mogliście... Pani poseł, ile państw w Unii Europejskiej? Jest 27, prawda? Ile państw
sprzeciwia się już teraz, na tym etapie, zmianom jakichkolwiek traktatowych. No, z tego, co wiemy, to chyba tylko my i może Węgry, bo nie do końca. No więc... No, ja a wie pan poseł dlaczego? Dlatego, że między innymi akurat śledzę prasę europejską w oryginalnych językach. I powiem tak, akurat nie ma informacji, nie są doinformowane społeczeństwa europejskie na temat bieżącej sytuacji. A powiem więcej, Holendrzy, którzy jako pierwsi odrzucili konstytucję europejską i wyłożyło to już wcześniej ten właśnie chory projekt, nie są w ogóle informowani na temat tego, co się w tej chwili rozgrywa właśnie w Strasburgu i w tych brukselskich salonach. Krótko mówiąc, przeciętny Holender, gdyby wiedział w tej chwili, co się dzieje, gdyby miał taką wiedzę jak przeciętny Polak, choćby z dyskusji publicznej i z mediów, to na pewno reagowałby inaczej. A mówię o tym dlatego, że no naprawdę znam bardzo dobrze też mentalność Holendrów, mieszkałam tam wiele lat. I wiem, o czym mówię. Oni są po prostu niedoinformowani, więc to nie jest jakby wymierne, czy tylko my, czy tylko Węgrzy się temu sprzeciwiamy. Mamy większą świadomość, więc się sprzeciwiamy. To jest oczywiste. Przepraszam, w walce z komunizmem też byliśmy pierwsi, też mieliśmy większą świadomość. No ale szanowni państwo, przepraszam, no, mamy prawo, każde państwo w tej chwili ma prawo poprzez narzędzie weta, instrument weta bronić swojej suwerenności i bronić po prostu realizacji swojego interesu i bez względu na to, co sobie myślą, przepraszam, Holendrzy, Belgowie, ktokolwiek inni, czy Hiszpanie, jeżeli nam się nie podoba, że na przykład nasze podatki będą ustalane poza Polską, no to się na to nie zgadzamy. Jeżeli nam się nie podoba, że euro będzie od razu polską walutą i nie ma z tym żadnej dyskusji i nie ma żadnych procedur, bo po prostu tak ma być, no to się na to nie zgadzamy. I dlaczego mamy patrzeć na Hiszpanów, Włochów, czy kogokolwiek innego? Dokładnie. To proszę powiedzieć to pani poseł, bo ja akurat się nie oglądam na to. Ja mówię, ale pan poseł się ogląda, bo Holendrzy... No ale pan poseł mówił o tym, że... Dobrze, szanowni państwo, ale pan poseł też powiedział o... użył określenia zbir. Rzeczywiście istnieje takie porozumienie Rosji i Białorusi i ja właśnie na koniec chciałam o ten zbir zapytać, ale w zupełnie innym kontekście. Panie pośle, czy pan uważa, że powinniśmy jako Polska no, otworzyć się na Białoruś. Ale w jakim sensie? No, zacząć współpracę z Białorusią polityczną. Nie, powinniśmy się otworzyć na Białoruś w ten sposób, żeby przyjmować Białorusinów do Polski. A no to się to przyjmujemy. Mają, po pierwsze, mamy już ich bardzo wielu. Wiemy. I tu pracować. Bo nie na zasadzie tranzytu, tylko tutaj zostać i tu pracować. No tak, ale jest mnóstwo w tej chwili obywateli Białorusi w Polsce, jest zatrudnionych, zakładają firmy, wiemy, że mają specjalne ułatwienia i tak dalej. Ja rozumiem. I tu się z panem posłem w 100% zgadzam. W ogóle pełna zgoda. Natomiast ja się pytam o coś innego. Czy polskie państwo powinno rozpocząć w tej chwili współpracę polityczną z państwem Białoruś, czyli z Aleksandrem Łukaszenką? Czy się mamy otwierać na te rozmowy? Nie. Ja myślę, że gdyby byłaby sytuacja taka, że zdarzyłaby się wymiana prezydenta w Ukrainie. A nie, ale to jest zupełnie inna sprawa. Jeżeli Białoruś będzie demokratycznym państwem, to jest jakby zupełnie inna rzecz. Ja się pytam o tą Białoruś, tą z Łukaszenką. Według mnie z Łukaszenką nie. No właśnie, a Polska 2050 mówi, że tak. Że należy w końcu to zrobić. Pani redaktor, no zieloni mówią, żebyśmy nie budowali elektrowni atomowych, a będziemy budowali te elektrownie atomowe. No, koalicja polega na tym, że to są zawsze kompromisy. Pytam, jak w tej sprawie, kto będzie z kim kompromis zawierał i czyje będzie na wierzchu, bo to ma znaczenie. Przepraszam bardzo, jakby pani mogła powtórzyć, bo mówiliśmy razem. Aha, ja dobrze, słyszałem. Oczywiście. Nie, ma pan rację. Koalicja to oczywiście sztuka kompromisu. Ale w tej sprawie, jeżeli chodzi o rozpoczęcie rozmów z Białorusią, to przepraszam, czyje będzie na wierzchu? Czy to, co mówi pan poseł Maciej Żywno z Polski 2050, czy to, co mówi pan poseł Artur Łącki z Platformy Obywatelskiej? Tak, na pewno będzie Platformy Obywatelskiej na wierzchu, czyli nie będzie żadnej współpracy z Łukaszenką. Ale będzie na pewno... z panem posłem. A coś nas przycięło. Ale to właśnie mam... Ładnie pani poseł wyglądała. Jeszcze raz przepraszam, bo nie słyszałem, coś przycięło. Mówię, że Donald Tusk na pewno ogra koalicjantów spod Zamku Ośmiu Gwiazdek, także na pewno będzie tak, jakby sobie życzyła Platforma Obywatelska. Panie pośle, natomiast ja powiem jedno.
politycy Platformy Obywatelskiej, chociażby w tej chwili, w ostatnich dniach, wypowiadali się w ten sposób, że na przykład należy ograniczyć aktywność różnych służb na naszej granicy, właśnie chociażby z Białorusią, poprzez wycofanie stamtąd na przykład, nie wiem, policji, wojska, zostawienie tylko Straży Granicznej. Czy naprawdę pan uważa, że może nas to jako Polaków w obecnej sytuacji, uważam, że to jest w takiej sytuacji, jaka jest na Białorusi, i przy tej sytuacji, którą mamy za wschodnią granicą, czy uważa pan, że to nas powinno uspokoić? I ta państwa beztroska w odsuwaniu dyskusji nad ważnymi sprawami i po prostu przekładanie w niej skończoność, aż nie będziemy mogli tak naprawdę... I pan poseł Artur Łącki z Platformy Obywatelskiej, bo musimy kończyć, żeby pan poseł miał szansę odpowiedzieć. Nie spodoba się pani to, co powiem, ale ja uważam, że tam po prostu trzeba to zmienić, dlatego że to wszystko nic nie dało. Tam to jest wszystko źle, widocznie źle zorganizowane. Tam nie ma kogoś, kto nad tym panuje. Sprowadzona to, nie dość, że wybudowaliśmy mur, postawiliśmy straż graniczną, postawiliśmy policję, przewieźliśmy całą 18. Dywizję ze Szczecina i daliśmy tam na 3 kilometry przed granicą stoją, to Niemcy musieli zrobić u siebie granicę, bo po kilka tysięcy dziennie emigrantów przechodzi przez tą granicę. Ale skąd pan wie, że przez tą granicę, tylko na długości granicy również przechodzą przez Nic Łotę nie da to, że oni tam są. To trzeba. Nie, dobrze, ale panie pośle, ale skąd pan wie, że przez tą? No właśnie. No przez każdą, przez tą również. Ale nie, ale pan nie ma gwarancji, że przez tą. Ta nasza granica jest bardzo szczelna, natomiast granica z Białorusią to jest 118 bodajże kilometrów. To jest bardzo długa granica i teraz jeżeli chodzi o przejście do Unii Europejskiej, mogą przejść nie tylko przez naszą część granicy. Wydaje mi się, że czasami można lepszą robotę zrobić wtedy, kiedy to jest dobrze zorganizowane, dobrze dowodzone i dobrze kierowane, niż wtedy, kiedy się wepcha nie wiadomo ile ludzi na nie wiadomo jaki teren i nie wiadomo kto tym wszystkim zarządza. A tak niestety tam to wygląda. Czy tak wygląda, to pewno jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać, bo rzeczywiście danych co do tego, skąd ci ludzie są u Niemców, jeżeli rzeczywiście są w takiej liczbie, to nie ma. Wiemy o tym, że granica litewsko-białoruska i łotewsko-białoruska wygląda zupełnie inaczej niż granica polska, więc w gruncie rzeczy jak ktoś by chciał się przedostawać, to chyba tamtędy pewno się kieruje. Ale na koniec ja jeszcze o jedną rzecz zapytam, dlatego że rzeczywiście Sejm nie zajął się uchwałą dotyczącą wezwania Parlamentu Europejskiego do pewnej refleksji nad traktatami, ale w zeszłym tygodniu już obradowała komisja, która właśnie sprawami granicy się, nie komisja, zespół parlamentarny zajmuje. I tam pojawiły się takie dwa postulaty, przynajmniej na początek. Zdjęcie koncentryjne i przyjmowanie każdego, kto, przepraszam bardzo, ewentualnie spadnie przez ten płot, przeskoczy, cokolwiek innego zrobi. Co prawda tam był taki wniosek, żeby wlepiać mu mandat za to, że się pojawi po polskiej stronie. Jak pani poseł na to patrzy? Czy to należy, jak to należy interpretować? Czy jest to po prostu próba spełnienia postulatów pewnych organizacji, różnych, dziwnych niektórych, które tam się poruszają. Wiemy o tym też, że część współpracuje z tymi, którzy w sposób po prostu nielegalny przewożą migrantów i to jest nic innego jak handel ludźmi. Tak na całym świecie to się nazywa. Czy to jest też takie powolne, przepraszam bardzo, rozbrajanie tej granicy? No bo takie postulaty też u wielu posłów się pojawiały. W mojej ocenie to jest powolne rozbieranie tej granicy. W mojej ocenie to jest powolne rozbieranie państwa polskiego poprzez również wprowadzenie zagrożenia na terytorium państwa polskiego. I mówię to całkowicie świadomie, ponieważ jakby zapominamy w tym wszystkim, że sam fakt pojawienia się tych ludzi na granicy, sam sposób pojawienia się tych ludzi na tej granicy, to jest element wojny hybrydowej i to jest oczywiście element pewnej strategii Putina, Łukaszenki, w tym momencie strategii wymierzonej w Polskę. Zresztą obaj ci przywódcy tego nigdy nie kryli. Czasami nawet w jakichś ich wypowiedziach pojawiały się takie różne teksty, które by o tym świadczyły. Ja jestem po prostu zdumiona i oburzona zachowaniem posłów właśnie Platformy Obywatelskiej, nie mówiąc już o samym Donaldzie Tusku, który
Wszyscy my jesteśmy powołani do tego, żeby strzec interesu Polski i żeby dbać o bezpieczeństwo i interes Polaków. Tymczasem ja, jako świeżo upieczona posłanka, od kilku dni obserwuję coś makabrycznego. To znaczy, to jest moim zdaniem dążenie naprawdę do sprowadzenia realnego zagrożenia na głowy Polaków. I pan poseł, przepraszam, pani poseł, pan poseł Artur Łącki, Platforma Obywatelska. Panie pośle, jak pan patrzy na te postulaty? Pan je traktuje poważnie czy nie? Najpierw muszę jednak ad vocem do pani poseł powiedzieć, że pani poseł, nie słucha pani swoich szefów partii, bo oni nie tak dawno powiedzieli, że jedną z przyczyn przegranych waszych wyborów było to, żeście sobie zrobili jednego wroga Tuska i cały czas tego Tuska wymienialiście. Pani nadal to robi. Pani poseł, to już mamy naprawdę po kampanii. Dajcie spokój. Po kampanii, ale ja obserwuję zachowanie pana Tuska w Sejmie i widzę, co się dzieje. Nie jestem członkiem tej zespołu parlamentarnego. Nie wiem, czy akurat zdjęcie dobrze mówię, koncentrujmy. Tak, to jest ten drut kolczasty, bo żeby nikt nie miał wątpliwości. No coś w stylu drutu kolczastego. Wszędzie na świecie te koncentrujmy na końcu są. Ja na pewno dałbym inny wniosek, gdybym był członkiem tego zespołu. Bym dał wniosek taki, żeby wreszcie zakazać, jeśli nadal są stosowane, zakazać polskim funkcjonariuszom pushbacku. I wreszcie robić to tak, jak nakazuje prawo. Jeśli ktoś przejdzie, trzeba go zabrać do obozu przejściowego, sprawdzić dokumenty, zrobić to wszystko, to co się robi na Zachodzie, a później odesłać do kraju pochodzenia, nawet na nasz koszt, a nie robić pushbacki. Nadal się pytam, co się stało z tymi dziećmi, o które się pytałem. Nikt mi do tej pory nie dał odpowiedzi. Mam nadzieję, że jak dojdziemy do władzy, to się dowiem naprawdę, co się z tymi dziećmi stało. Także to jest problem, który musimy rozwiązać i żadne piękne słowa posłów i posłanek PiS-u nie, że tak powiem, nie zabarwią tego kolorowo to, co robiliśmy na tej granicy. I to jest moja odpowiedź na to pytanie. A ja, szanowni państwo, odsyłam do komunikatów Straży Granicznej, bo teraz już nie ma czasu, żeby je przytaczać. Każdy bez problemu może je w internecie znaleźć. Nie wiem, o jakie dzieci panu posłowi chodziło, ale jeżeli o te, które tak były okrzykami wzywane z mównicy sejmowej, no to zapraszam do komunikatów Straży Granicznej. Tam nawet dokumentację fotograficzną można odnaleźć. I tu musimy postawić kropkę. Pani poseł Agnieszka Wojciechowska, pan Heuke Lom z Prawa i Sprawiedliwości, pan poseł Artur Łącki z Platformy Obywatelskiej byli państwa i moimi gośćmi. Serdecznie państwu dziękuję. Szanowni państwo, krótka przerwa i za chwilę powracamy z nowym gościem.